I tak jak często, obudziliśmy się znowu w naszym ulubionym miejscu, czyli jak się kończy, unieście i zaczynają łazy. I tutaj mamy kanał. To jest nasza ulubiona plaża, na którą lubimy najbardziej chodzić, dlatego często stoimy właśnie w tym miejscu. Niektórych dziwi to, że chcemy tutaj zostać na tym miejscu, bo polecacie na przykład, jeśli nas widzicie gdzieś, to polecacie inną miejscówkę, która będzie cisza. Ale my to miejsce lubimy ze względu na to, że lubimy tą plażę, a poza tym stając na parkingu takim nie za fajnym dla kamperów, mamy pewność, że nikt poza nami nie stanie. A o to nam chodzi, bo jednak jakbyśmy chcieli mieć towarzystwo, to byśmy sobie pojechali na kemping, a my chcemy być sami, żeby mieć święty spokój, żeby mieć taki komfort, że jesteśmy sami, że możemy sobie spokojnie pogadać, że nikt nam nie zagląda. Wiecie, o co chodzi. Także to jest nasze ulubione miejsce, bo daje nam jakby taką trochę gwarancję prywatności. Bo wiadomo, samochody osobowe się zatrzymują, ale ludzie wysiadają i sobie idą na pół dnia na plażę, więc to jest zupełnie co innego. I po prostu nam to odpowiada, więc jesteśmy w stanie przecierpieć to, że od rana nie można spać, bo jadą samochody. W nocy spokojnie można. Żeby po prostu w ciągu dnia mieć ten komfort taki psychiczny, że jesteśmy sami. Mamy teraz bardzo upalne dni, także założyliśmy sobie nasze osłony z Alufoxa i powiem wam, że rewelacja, bo w kamperze wcale nie jest tak gorąco. Pierwszego dnia, jak mieliśmy tutaj postawiony samochód bez tych osłon, to była masakra. No i tak stoimy. Tutaj ogólnie, w zależności od tego, jak staniecie, to albo można, albo nie można stawać, bo my stoimy tak, a tutaj jest ścieżka rowerowa. I ci, którzy wystają na ścieżkę, albo niektórzy tak bezczelnie sobie stawiają samochód prosto na ścieżce, to dostają mandaty i później się dziwią. Nie wiem, co się dziwić, jak stoisz na ścieżce rowerowej. A tutaj jednak dużo ludzi jeździ na tych go-kartach i tak dalej. Także jak ktoś stoi jakby poza ścieżką, to nie ma problemu, nie ma mandatów. A jak na ścieżce, to sypią mandatami równo od kilku dni. Przegięłaś, Mawka. Przegięłaś. Jak ona teraz do kampera wejdzie? Przecież ty wszędzie piasek będziesz miała. Matko, kobieto! Dredy, pchły, nie wiadomo co jeszcze. Spacerujemy sobie i właśnie znaleźliśmy tą miejscówkę, którą odkryliśmy ostatnio, ale zrezygnowaliśmy, bo zobaczcie, wioska kamperowa. A tam to jest przyczepa, którą pokazywaliśmy chyba? Nie, to, a my to nie staliśmy... jest ta. To nie jest tam, nie? Koło budynku. Aha, no a my staliśmy tam całkiem sami, bo my wolimy być sami niż w takim zbiorowisku, a ostatnio ludzie to mamy wrażenie, że chcą nam na głowę wejść, także... Teraz jesteśmy prawie sami w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jakieś dwa odcinki temu mówiliśmy, że mamy teraz 2 tygodnie wolnego i chcemy ten czas przeznaczyć na odpoczynek i na przygotowanie się do sezonu pracującego, który będzie bardzo długo trwał i raczej nas bardzo zmęczy. Ale wydaje mi się, że niektórzy to nie rozumieją po polsku. Po prostu. Umówmy się tak, jesteśmy na stoisku, a na nas traficie, możecie podejść, pogadać. Oczywiście pamiętajcie, że jesteśmy w pracy, też nie może być tak, że przyjdziecie i zasłonicie nam stoisko i jesteście tylko wy, a klientów nie dopuszczacie, bo też jest taka sytuacja, ale tylko czasem. A poza pracą my chcemy mieć po prostu spokój. No chyba, że się z kimś umówimy, no to zupełnie inna sytuacja, ale tak chcemy mieć spokój. Można się spotkać, znaczy spotkać, na zasadzie takiej ktoś ci mówi, o Madzia Boho, no i coś, chwila coś tam pogadać. Chwila, moment, zdjęcie i tyle, a nie, że ktoś... Niektórzy to robią tak, że o, przyjechaliśmy specjalnie dla was nad morzem, chcielibyśmy się spotkać. My nie chcemy się spotkać, bo my chcemy odpocząć. I no, Jezu! No, bo niektórzy to by chcieli z nami się nie wiadomo co.
A my lubimy być sami. Uszanujcie po to. Po to szukamy dzikich miejscówek. Po to nie śpimy w takich miejscach, o, czekaj, jak to pokazać, takich jak tam, no tak. Żeby nie mieć towarzystwa. Wolimy spać na zwykłym parkingu, gdzie są osobówki, bo w tych osobówkach nikogo nie ma, bo chcemy być sami i no, nie martwić się, że coś tam. To nie tak, że na ulicy nas nie możecie zaczepić i chwilę pogadać, to jest co innego, tylko taki przykład, ale nie powiem, o co chodzi. Ktoś przyjedzie za nami, stanie i będzie czekał pół dnia, albo cały dzień, żeby nas wypatrywać, jak taki psychopat. A my czujemy się tak... To jest presja. Nie wiemy, co my nie mamy wiemy robić. Czy mamy uciekać, czy mamy się chować. To jest wtedy także takie... dzisiaj nam się włączył taki antyfanning. No, trochę. Takie... Ale nie będziemy mówić, o co chodzi. No, ale wiecie, myślę, że większość osób wie, o co chodzi, bo większość osób, która do nas podchodzi, to jest jednak spoko, ale zdarzają się przypadki takie, że nie wiemy, co mamy robić po prostu i chcemy unikać takich sytuacji, także... Aha, jeszcze chcieliśmy powiedzieć, że my sobie nie za bardzo życzymy, żebyście fotografowali naszego kampera, że gdzieś stoi i wrzucali nasze social media, bo my sami chore. Tego nie robimy, nie pokazujemy, gdzie jesteśmy na bieżąco. No nie pokazujemy żeby dlatego, spokojnie. Żeby spać spokojnie, a nie ktoś weźmie, wrzuci kampera na kamper majstry, na grupę karawaningową. Oni są tu i tu, no, teraz. Stoją tam i tam. No przecież to jest chore. No jak można dawać cynka psychopatom, złodziejom? Nie wiemy, kto nas ogląda. No. I nie wiemy, kto do kogo to trafia, także nie róbcie dlatego tak. Dlatego Kiki po części miał rację, że wolał jeździć za granicę, bo miał mniej tego wszystkiego, bo go nie znają tam, nie? No dlatego może wszyscy jeżdżą za granicę, tylko my nie. No. Nie, widzowie są takim fajnym dodatkiem do naszych podróży, ale czasami po prostu jest za dużo naraz i mamy przesyt, tak jak teraz na przykład chcemy odpocząć i po prostu... No. Także nie będziemy informować, gdzie będziemy. Inaczej planowaliśmy ten weekend, a jest jak jest przez kogoś. No. I to jest to, o czym mówimy. Biba, impreza. To nie dla nas. Back again, turning the tables. If I could only reach and cut this cable, I'd be alright. Postanowiłam wyjść na spacer, bo zmontowałam już prawie cały film. Teraz czekam, aż Marek obrobi zdjęcie z sesji, bo to ten film z sesją zdjęciową. Schodzi nam to już kilka godzin, bo to czasowo jednak zajmują takie rzeczy. No i co? I wybrałam się na spacer z matką, a za mną burza. Tego nie było słychać w kamperze. Także długo nie pochodzimy, bo... No właśnie nie da, pogoda się psuje. A chcę wam pokazać fajne coś na poprawę humoru. Mieliśmy swoje plany na weekend, na przykład wczoraj chcieliśmy się opalać, a potem zrobić sesję zdjęciową na plaży. Opalaliśmy się. Sesji nie zrobiliśmy, bo nam ktoś popsuł plany, dlatego wczoraj byliśmy tacy źli. Czasami zdarza nam się, że jesteśmy źli. Chociaż raczej staramy się wyciągać same pozytywne emocje z wszystkiego, żeby życie było fajniejsze. Więc może uda nam się zrobić tą sesję dzisiaj, chociaż pogoda się psuje. Ale tutaj to jest nad morzem często tak, że w pogodzie jest, że będzie padać o danej godzinie, a jednak nie pada w ogóle. Także ja liczę na to, że ta burza, która tutaj idzie, ona sobie gdzieś tam przejdzie bokiem. Marek szybko skończy obrabiać fotki i polecimy jeszcze przed zachodem słońca zrobić tą sesję. Bo w zeszłym roku na przykład robiliśmy bardzo mało w zasadzie to zrobiliśmy, tylko jedną sesję zdjęciową mi i brakowało. Także w tym roku postanowiliśmy nadrobić to, czego nie zrobiliśmy w zeszłym roku, żeby było po prostu fajniej na Instagramie. Czas na kolację. Naszym patentem, na który możemy sobie pozwolić, jak jesteśmy z dala od ludzi. Frytkownica i agregacik. Taki model, bo kilka osób pytało.
i sprawuje się bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo z niego zadowoleni, tak jak i z tego czarnego czegoś. Ktoś pytał, ile daliśmy za niego. No myśmy dali okazyjnie za nówkę sztukę nierozpakowaną jeszcze 1000 zł, a kosztował, takie kosztują 3000, nie? Bardzo ładne chmury dzisiaj, deszczowe, dlatego wszystkich zmyło, nikogo nie ma. Zazwyczaj tu są ludzie, sobie siedzą. Na parkingu też są pustki, jesteśmy tylko my. I mamy swoją wysepkę taką, fajną, tutaj taką zatoczkę. Możemy sobie wyjść i posiedzieć, rozłożyć stolik, właśnie zrobić jedzonko. I fajnie, i nie przeszkadza nam, że tu jest droga, w razie czego można zatyczki do uszów i działamy. No i taki patent. Solary z dachu niby ładują, ale są teraz lekko w cieniu. Więc wystawiam taki i dodatkowo pyk. Czyli dwie osobne instalacje. No i tak to działa fajnie, bo do każdej instalacji jest osobny regulator, więc ten ładuje sobie z solara zewnętrznego, a ten z dachu. To prawda wygląda to jak choinka, no ale ma działać. No, Mercedesik. No. No. Takim to można jeździć, na dach ma na ten, znaczy namiot na dachu. Chciałem powiedzieć dach na namiocie, ale dobrze. No wiesz, no, jak kto woli. No cudny. Resoraczek. Tamten też fajny klasyk. Like a wolf who is racing the storm. Oh, I believe, I believe, I believe in the feeling, the feeling, the feeling. I believe, I believe, I believe. I've got fire inside my blood. No i jesteśmy sami. No. Samotni. I tak to zawsze wieczorem wygląda. Tylko jest ciemniej niż na telewizorze. A na morzu jest taki jakby sztorm. No i to będą bursztynki. Oby. Breaking open the surface in the eye of the wild hurricane.